Witam na konferencji po meczu GKS Katowice Piast Gliwice. Przypomnę, GKS wygrał to spotkanie 3-2. Najpierw poproszę o pomeczowe opinie trenera gości, pana Marcina Brosza. No na pewno w takim meczu jak dzisiejszy, czyli Derbach, Śląska, nie wypada przegrać, powiem szczerze, i to boli podwójnie, jakaś porażka widzę. Natomiast my wiemy jedno, dopóki będziemy tracili jako zespół takie bramki jak druga, to będziemy mieć problem, bo to jak gdyby rzutuje na całą naszą późniejszą grę. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o refleksję pana trenera Rafała Guraka. Na pewno wygrać derby, wczoraj byliśmy świadkami największych derbów Śląska. Dzisiaj może trochę mniejsze, ale na pewno równie zaciekłe. Wygrać derby to zawsze jest miła rzecz dla trenera. Natomiast prawda jest taka, że GKS Katowice, jeżeli wygra mecz z Sądecą Nowy Sącz, ten, który jest najbliżej, to dopiero ta szatnia, która jest na dole, odzyska twarz i odzyska honor. Ciężko pracujemy na to, żeby zagrać nawet takie spotkanie jak dzisiaj z Piastem. Wiadomo, że to jest zespół bardzo dobry. Udało nam się zwyciężyć, strasznie te punkty szanuję i cenię, tak jak Marcina i cały Piast Gliwice. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to trenerzy są do waszej dyspozycji. Ja mam może pytanie do trenera Brosza, bo Piast jakiś taki mało skoncentrowany dzisiaj wyszedł, albo może to GKS tak się mocno spiął na początku, że no, bardzo to wyglądało. Nie było wiadomo, kto tak naprawdę jest na czele, czy tam blisko czuba tabeli, jak to z tyłu. Ja myślę, że tutaj bardzo, bardzo agresywna gra od początku GKS spowodowała to, że mieliśmy problemy i sytuacja, gdyby kończący ten fragment gry, gdzie zespół z Katowic miał przewagę, to był rzut karny. Dzisiaj de facto tylko Adrian Pietrzyński grał. Nominalny był naszym obrońcą z różnych powodów zdrowotnych. Wypadali nam się obrońcy. I to były jak gdyby dwa główne powody, że ten początek meczu wyglądał tak, a nie inaczej. Dziękuję. Ja mam też pytanie do trenera Guraka. Wiadomo, cały zespół dzisiaj zagrał dobre spotkanie, ale gdyby tak trener pokusił się o wytypowanie ojca tego zwycięstwa, to czy byłby to Rakel, który strzelił w końcu, się przełamał, zdobył dwie bramki? Czy może jednak Sabela, który przy stanie 2-1 wybronił tą sytuację do teraz, tak naprawdę nie wiadomo jak, i nie było tej bramki na 2-2? Tak. I to jest właśnie takie przewrotne w piłce, bo można strzelić trzy bramki i wcale nie być tym ojcem zwycięstwa. Można wybronić jedną sytuację bardzo, bardzo istotną, ale jednak trzeba strzelić te trzy bramki. Także gdzieś się koło zamyka. Ja uważam, że najgorsze, co się może w GKS-ie przydarzyć, to, żeby dzisiaj kogoś w GKS-ie robić zawodnikiem takim, który miałby prawo mówić o sobie, że jest ojcem jakiegokolwiek zwycięstwa. Nie. To jest jeszcze dzisiaj jesteśmy za słabi na to, żeby mówić o sobie, że wygrywamy sami mecze. Wygrywamy tylko i wyłącznie jako drużyna. Skoro nie ma pytań, dziękuję w takim razie. Do zobaczenia. Dziękuję.